Uroczysta akademia, odświętne ubrania, pokazy tańca towarzyskiego i liczne atrakcje. Do tego obowiązkowo czerwona róża dla każdego nauczyciela, ale czerwone świadectwo i nagrody książkowe tylko dla najlepszych uczniów. Rok szkolny 2012-2013 dobiegł końca. Rok 2012-2013 oceniam pozytywnie. Wiadomo, praca w szkole, obecnie praca dyrektora szkoły wiąże się z ogromnymi przemianami, z faktem, że co chwilę coś się zmienia, prawo i tak dalej. Są to ogromne wyzwania momentami. Ciężko za tym wszystkim nadążyć, przede wszystkim za pracą papierkową, ale myślę, że dajemy radę. Także no, powiem tak, specyfika naszej szkoły świadczy o tym też, że szkoła musi się cały czas rozwijać. Także ja oceniam bardzo pozytywnie, bo w porównaniu z 1 września 2013 roku nastąpił znowu kolejny rozwój szkoły, kolejne nowe pomysły, kolejne nowe sukcesy, współpraca z instytucjami, z którymi współpracujemy w życiu codziennym, układa się dobrze, dlatego no, jestem zadowolony i ten rok oceniam pozytywnie i z optymizmem patrzę na następny rok. Uczniowie także podsumowali miniony rok szkolny. Minął bardzo szybko, gdyż jestem tegorocznym maturzystą. Wszystko tak szybko minęło, dużo nauki, wiadomo, powtórki do matury. I tyle, myślę. Bardzo dobrze. Znaczy, fajnie było. Teraz temat się przerabia przez 3 lata, to się utrwala w kółko i dobrze. Oceny ogólnie dobrze w tym roku wypadły. Dobrze. Dobrze mi poszło. Dobra średnia. Po wakacjach przyjdzie czas kolejnych obowiązków. Nie zabraknie również nowych wyzwań. Dyrektor Zbigniew Miłoś już dziś zaprasza do współpracy. Staramy się cały czas rozwijać. Tutaj wiadomo, w szkole funkcjonuje Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla. Jest to ogromna wartość dodana tutaj do szkoły i muszę powiedzieć, że chcemy, zapadł pomysł, że chcemy uzupełniać klasy mistrzostwa sportowego w liceum dziewczynkami. Także mogę powiedzieć, że od 1 września, i to jest kolejne dla nas wyzwanie, kolejna sprawa związana z rozwojem szkoły, będziemy uzupełniali klasy, gdzie są członkowie Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, będziemy uzupełniali dziewczynkami. Dlatego wszystkie zainteresowane osoby, dziewczynki o odpowiednich predyspozycjach, które obecnie kończą klasą trzecią gimnazjum, zapraszamy do nas do szkoły po informacje, prosimy o kontakt. Myślę, że taka klasa, szukamy 10-12 dziewczynek, które będą szkolone w liceum na poziomie Szkoły Mistrzostwa Sportowego.